Rok 2020 nie okazał się łaskawy również dla mieszkańców gminy Spytkowice. Panująca pandemia, lockdown i ten ciągły niepokój, co będzie dalej. Mimo to wspólnymi siłami zadbaliśmy o to, co najważniejsze. Poprawiliśmy jakość dróg w naszej gminie, remontując je, przebudowując, modernizując i oświetlając. W końcu nie każdy z naszych mieszkańców może pracować z domu i wielu musi dojeżdżać do swojego miejsca pracy. Zadbaliśmy o obiekty kulturalne, w których niebawem będziemy mogli wszyscy razem się spotkać. Pomogliśmy też w przebudowie obiektów sportowych. W końcu sport to zdrowie, a nowoczesna infrastruktura to podstawa sukcesu. Zadbaliśmy o podstawowe potrzeby naszych mieszkańców, takie jak woda, której nikomu już nie powinno zabraknąć. Skupiliśmy się na tym, aby nasze powietrze było jak najlepszej jakości, a mieszkańcy za odbiór odpadów płacili jak najmniej. Nie zapomnieliśmy też o tych niewielkich obiektach, dających wciąż wielką siłę i nadzieję wielu z nas. Stworzyliśmy miejsca z myślą o tych najmłodszych, aby mogli się bawić i rozwijać w dogodnych warunkach. W końcu to oni są naszą przyszłością. Zadbaliśmy też o nasze wspólne bezpieczeństwo. W końcu to nie tylko noszenie maseczek, mycie rąk i utrzymywanie bezpiecznych odległości. To wszystko udało się wykonać m.in. dzięki środkom zewnętrznym, których w ubiegłym roku pozyskaliśmy ponad 15 milionów złotych. A to zaledwie część tego, co zrobiliśmy i co jeszcze zamierzamy zrobić. Przed nami kolejne inwestycje, które już realizujemy bądź planujemy zrealizować. Na rok 2021 spoglądamy z dumnie podniesioną głową i nadzieją. Nie tylko jako samorząd, ale przede wszystkim jako mieszkańcy. Mieszkańcy gminy Spytkowice.